Myślę, że to, co dzisiaj przeżywamy, można porównać do tego, oczywiście zachowując wszystkie proporcje, do tego, co się wydarzyło 4 czerwca 1989 roku, a właściwie wcześniej. Proszę zwrócić uwagę, że nasi przeciwnicy polityczni dyskredytują to, z czego powszechnie my jesteśmy dumni i co uważamy za wielkie osiągnięcie, że pomimo naprawdę różnych punktów widzenia i różnych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem państwa polskiego i krytycznej oceny tego, co się działo wcześniej, byliśmy zdolni siąść przy wspólnym, okrągłym stole i negocjować tak, żeby w sposób pokojowy i w sposób konstruktywny dojść do niepodległej, której dzisiaj obchodzimy w tym roku stulecie. I my dzisiaj w tym właśnie gronie coś takiego przeżywamy. Oczywiście na miarę sądecką, oczywiście na miarę lokalną, ale wiemy o tym i w deklaracji podpisujemy, że różnimy się i programowo, i ideowo, ale mamy wspólny cel, samorządność, odbudowanie aktywności obywatelskiej, wspólne działanie i wspólny okrągły stół po to, żeby razem z mieszkańcami naszego miasta, naszego regionu budować dobrą przyszłość. I dlatego to wydarzenie, chociaż jest pierwszym wydarzeniem, jest tak niezwykle ważne, bo to jest pokazanie, że można i trzeba siadać do stołu i rozmawiać ze sobą.